Dwie wysokie wygrane SKB Litpol Malow Suwałki w Ekstraklasie Badmintona. Podopieczni Jacka Niedźwieckiego pokonali we własnej hali 5-1 Piasta Słupsk i 6-0 AZS AGH Kraków. Trenera gospodarzy szczególnie cieszy pierwsza wygrana ze Słupskiem. Najważniejszy etap to ze Słupskiem, bo bardzo dobry skład. Kamil Augustyn, Maciej Kowalik, nasz ubiegłoroczny zawodnik. Tym bardziej cenne, bo po ciężkim meczu, szczególnie w grze podwójnej kobiet, przegrywaliśmy w trzecim secie już 17, bodajże 12. Ale dziewczyny się sprężyły i wygrały 21-20, chyba 3-21 w trzecim secie i cały mecz wygraliśmy do jednego. W meczu z Krakowem z dobrej strony zaprezentowali się najmłodsi zawodnicy SKB, Maria Taraszkiewicz i Maciej Połlakowski. Maria jest seniorką młodszą, także ona do tego seniora jeszcze ma chyba 6 lat. I dla niej taki pojedynek, wygrał w takim pojedynku w meczu Ekstraklasy, jest chyba jedna z najmłodszych zawodniczek, która gra i wygrała swój pojedynek. Jak również Maciek Połakowski, pierwszy rok seniora. Nasi suwalczanie wygrywają i to bardzo dobrze, grają w lidze. SKB pozostaje liderem rozgrywek. Do końca rundy zasadniczej suwalczan czekają jeszcze dwa mecze z Technikiem Głubczyce i UKS-em 15 Kędzierzyn-Koźle. Później faza play-off, w której SKB będzie bronić tytułu mistrza Polski. Czekamy na te pojedynki z Technikiem Głubczyce, bardzo ważne. Remis daje nam pierwsze miejsce tabeli i udział z pierwszego miejsca w play-off.